został nagrany z pobudek czysto prokonsumenckich. To znaczy, skoro oni ustalili, że od kilku lat w Polsce działa prawie jawność w internecie ogłaszam. I rynek skupu chorych zwierząt i przerabiania chorych zwierząt na chore mięso, które potem trafiało głównie na kebaby, według tej pani na kebaby, to jako człowiek lubiący kebaby, znowu pozdrawiam Kepsona, no wolę nie. Ale jak jesteś człowiekiem lubiącym gulasze, jak jesteś człowiekiem lubiącym gotową lasagne, zwłaszcza mielone,